Witam serdecznie. Dzisiaj moim Państwa gościem w Kuchni Pełnej Miłości jest... Maria Niklińska. Marysia Niklińska słynie z tego, że jest znaną i cenioną mistrzynią sztuki kulinarnej. Sztuki walki, chciałeś powiedzieć. W Warszawie. Marysiu, co dzisiaj przygotowałaś dla naszych widzów? I czego byś chciała się ode mnie, a czego byś chciała ich nauczyć? Ja właściwie to chciałabym się bardzo nauczyć od ciebie, ponieważ ja na razie się umiem posługiwać nożem w kuchni. Tak, to kładziemy, to na razie tak. Raczej, ale wiesz, w tych kłótniach domowych. A teraz muszę coś na zgodę ugotować. Polędwiczka wieprzowa, marynowana 24 godziny w ziołach. Polędwicę potniemy na centymetrowe plastry. Do tego zrobimy świeże szparagi, bo jest sezon na szparagi. Tak. Bardzo dużo do tego, to skomplikowane chyba. I do tego zrobimy sos żubrówkowy z odrobiną śmietany. Ja wiem, że Marysia nie pije alkoholu, proszę się w ogóle nie martwić, wszystko wyparuje. To się nazywa w technikach kulinarnych flambirowanie, sflambirujemy to wszystko, a na deser jeden z największych afrodyzjaków w dziejach ludzkości. Nie, czekolada. A mogę spróbować? A nawet powinnaś. Woda do szparagu, proszę Państwa, ważna rzecz. Cukier, cytryna i odrobina soli, tak? To nam się zagotuje. Marysiu, bierzesz szparagi. Pomidory odkładamy na bok, na razie nie będą nam potrzebne. Bierzesz szparagi, bardzo proszę. Marysiu, delikatnie. Aha. Tak. Ubieram tak, ale tylko słuchaj. A to końcówka? Nie, to najważniejsza rzecz w szparagu, główek nie obieramy, tak? To co najsmaczniejsze w szparagach. To ja zrobię. Weź to, odkładaj sobie, proszę cię, tutaj. Tak? I delikatnie, zobacz. Czy to już jest ubrane? Tak, tak, bardzo ładnie. A powiedz dlaczego na zgodę? Dlaczego? No bo trzeba się zgodzić, no taka, ale, wiesz, ta telewizja Wedding TV sama sugeruje, no każdy chciałby się pogodzić prędzej czy później. Ale też sugeruje, żebyś tam imię narzeczonego zrodziła. Ale to nie jest narzeczony. Chłopaka. Jeszcze. A no. Chłopaka. No jeszcze chwilę. Dobrze. Jeszcze chwilę, ale ja po prostu liczę. Ja ci na pewno dam znać. Znaczy, jak pójdzie po tym obiedzie, bo myślę, że to naprawdę zadziała. Ja myślę, że to będzie kolacja ze śniadaniem, bo będzie trochę i na kolację, i trochę na śniadanie. Mus spokojnie możemy podać na śniadanie. O właśnie, uwielbiam czekoladę. To się świetnie wstrzeliłaś. Tak. Dobra, szparagi. Szparagi to też afrodyzjak. A powiedz mi, tak? Jak to? Tak jak czekolada, tak samo szparagi. To też afrodyzjak. Ale czekolada jest słodka, no to ja rozumiem, dlaczego to jest afrodyzjak. Ale życie jest, moja droga, słodko-gorzkie, tak? To... Czyli pamiętasz, co mamy w wodzie do szparagów? W wodzie mamy sól. Cukier i cytryna. I sok z cytryny wyciśnięty, tak? Aha. Tutaj mamy przygotowaną... Ja jakiś notesik wezmę, będę notować. Tu mamy przygotowaną wodę zimną, jak szparagi ugotujemy, tak naprawdę zblaszujemy, nie będziemy ich gotować. To 3 minuty, 4 minuty... Odgotujemy, szybko wyjmujemy do zimnej wody. Dobrze jest, jak jest lód, tak, żeby zatrzymać proces gotowania, to się nazywa hartowanie. Schartujemy i mamy to, praktycznie jest to gotowe. W tym czasie będziemy sobie przygotowywać polędwiczki do zrobienia. Marysia obiera szparagi. Trochę wolno jej to trochę idzie. Trochę wolno, ja jej trochę pomogę. A rozmawialiśmy, zanim byliśmy na planie, to chwilę rozmawialiśmy o zaręczynach. To powiedz mi, jak byś chciała, żeby wyglądały twoje zaręczyny takie, wymarzone zaręczyny. Nie wiem, 21 wiek, to chyba ja się oświadczę. By nie było źle. Wrzucamy to. Tak. Polędwiczka. Tak? O, można coś. Bierzemy polędwiczkę do ręki. Tak. Bardzo ładnie. Dobra. Tłuczemy? Już nie, nic nie tłuczemy. Okej. Okay. Takie, gdzie jest łatwiej, na centymetrowe kawałki, tak? Aha, takie ten. Mniejsze. Czekaj, słońce. Zaczniemy tak? Może od tej strony. To sobie ten ogon odetniemy. Aha. Tak. O, ja zrobię. Bardzo proszę.
na centymetrowe kawałki. No ale no. Za cienkie? Tak, żebyś skwarek nie zrobiła, trochę za cienkie. Aha, dobra. O, bardzo wybornie. Świetnie. O, ty lubię. To bardzo dobre. I możesz nawet tak. Tak? To, nie, ale to nie, bo zrobisz, zobacz, klacka zrobisz. Widzisz to? Zobacz. Widzisz, to nam się rozerwie i się zrobi nam placek. Nie za bardzo. Tak, kładziesz to i. O, świetnie. Aha. Cudownie. Fajne. Wiesz, jakie to delikatne jest. Mięso. Wiesz co, o. Dobrze, wybornie. Świetnie. Tak? To się nazywa polędwica wieprzowa. To jest polędwiczka wieprzowa. Świetnie. O, fajne, a ja lubię takie bardzo. Ja jestem święcie przekonany, że tak, o, cudownie, że taką kolację zdobędziesz. Tak? Sobie. On się przekona. Naprawdę? Tak. No dobra. To chyba tak zrobię. Ale czy ja już tak będę musiała codziennie? No jest, ja sobie nie no pomyślę, tak. Boję, tylko że jak zobacz, ja teraz stworzę takie wrażenie. Zobacz, co ja robię. Wyjmujemy to i wkładamy do zimnej wody. Gorąca patelnia. Tak mięso w porach się, pory w mięsie się pozamykają. Się wytrąci cukier. A to kiedy się przykładamy na drugą? Zaraz zobaczysz, to się skarmelizuje. Przewrócimy. Teraz jak to oderwiemy, to nam tu się porwie mięso, tak? Zobacz, poprzewracamy. Świetnie, o, zobacz, widzisz? I to jest już... Tak, i tam będziemy poprzewracamy szybko. Świetnie. O, to wyśmienicie, zobacz. Nie. To ja będę trzymał, otrzymam patelnię, przewracam. To, co zostaje na patelni, to jest cukier skarmelizowany, tak? To jest tak naprawdę najfajniejsze i najciekawsze. Ale skąd się wziął ten cukier? Mięsie jest cukrem tak samo, jak we wszystkich istotach żywych się składają z cukrów i białek, tak? O. Zobacz, świetnie. Tak naprawdę na taki kawałek, to Marysiu, dwie minuty na każdą ze stron, 2-3 minuty na każdą ze stron. Zobacz, świetnie. Pokażę ale to. Ale wiesz, że to jest szybciej niż ja myślałam. To takie ekspresowe danie. To wygląda. Nie używamy widelca, bo gdybyśmy używali widelec, tak, to byś widelcem poprzekuwała i to, co jest w tym mięsie najistotniejsze, czyli sos, wszystko by nam wyciekło. Mięso by było tak zwanym sucharem. Kawał suchego mięsa, tak, a tak masz soczyste, smaczne mięso, tak. Także nie słuchaj nikogo, jeżeli ktoś ci mówi, że używaj widelca, tak? Zawsze musisz mieć pod ręką szpatułkę i szpatułko przekładasz. I nożem jakby co. Jeszcze chwileczkę, Marynio. A powiedz mi, a jak to można na przykład zrobić, żeby one były zostawić się takie krwiste? Nie. Tutaj nie, bo to wyłowa są krwiste, prawda? Zobaczysz, to też będą fajne. Będą tylko różowiutkie i będą świetne. Kładziemy. Dorzucamy teraz cebulę. Tak. Najfajniejsza to jest istota sosu, tak? To, co tutaj masz. To ja pomieszam, mogę? Weźmiemy do mieszania. Do mieszania weźmiemy. O. Tak. Tym? Tym, tak? Łyżko trochę pomieszaj. A to tak. Świetnie. Tak. To zobacz, to co zrobimy, podlejemy to żubrówką. A to jest... To była rozcieńczona żubrówka, czy po prostu żubrówka? Żubrówka. Oh my god. Szybko musimy działać, bo to bardzo szybko odparowuje. Tej żubrówki było tam około 100 gram tak naprawdę. To wszystko, tak? To nam wszystko odparowało. Podstawiam? I teraz śmietana. Nie. Okay. Poczekaj. Świetne. Słuchajcie, lepsze od seksu. Naprawdę wyśmienite. Naprawdę wyśmienite. Mam szansę. Tu wielki szacunek dla mego przyjaciela Pawła, który jest twórcą tego sosu. Naprawdę wyśmienita rzecz. Układamy w to polędwiczki, słuchajcie. Żeby nam to się zagrzało. Proszę, poukładaj. Tak. Świetnie. A
mamy fajno wiązkie pomidory, tak. Więc też je do tego sosu tutaj, słuchaj, włożymy. Razem nam się zagrzeją, razem z sosem, żeby były ciepłe. Tak. I razem z gałązką, nie żółć. Aha. Tutaj. One się nam, można też je zgrillować, tak? Jak masz czas, to możesz je zgrillować, ale tak jak je położymy, to nam się fajnie zagrzeją. Zgrillować, czyli po prostu położyć na patelni. Dokładnie tak. Zobacz, weźmiemy trochę papieru, bo potrzebujemy papier. Ops. Odkładamy. Odkładamy. Weźmiemy łyżkę cydzakową. O, tyle nam wystarczy. O, świetne. Tyle nam wystarczy na jedną porcję. Mhm. Lekko je osuszę. Teraz zobacz. I ładnie układamy na... Mogę? Tak, nawet powinnaś. Bardzo proszę. Układaj je na talerzu. A mogę w jakiś wzorek? Bardzo proszę. Żeby ci nie wystygło, musisz dawać... A, widzisz, ciepło. Strasznie one są gorące. To duża taka jest porcja. Będziecie z jednego talerza oboje jedli. Od serca. Świetnie. Tutaj na koniec tak właśnie zakończymy. Bardzo ładnie to wyszło. Świetnie. Też bierzemy? Teraz zobacz, weźmiemy. Weźmiemy gałązkę zgrillowanych pomidorów. Tak, położysz gałązkę zgrillowanych pomidorów. Ojej, tak to chyba każde serce jest. Nawet jak lód stopnieje. Proszę Państwa, voilà. Marysia Niklińska, polędwiczki wieprzowe w sosie żubrówkowym na świeżych szparagach. Kto by pomyślał, że gotowanie jest takie przyjemne? Myślę, że Marysia z takim podejściem do gotowania na pewno zdobędzie serce swojego oblubieńca, którego imienia jeszcze nie poznaliśmy, ale obiecuję Państwu, że po przerwie je poznamy. Witamy po przerwie. Marysiu, to na deser. Na deser, to już po tej nocy, po tych polędwiczkach, tak? Poranny deser, mus czekoladowy. Mus czekoladowy, czekolada, afrodyzjak znany, proszę Państwa, od czasów starożytnych Majów. Marysiu. Gogiel Mogiel. Pamiętasz z dzieciństwa Gogiel Mogiel? No, Gogiel Mogiel, tak. Z cukrem. Tak. Ale musisz mi oczywiście powiedzieć, bo cztery ja żółtka, dokładnie nie pamiętam. Cztery żółtka tak rozbijam, tutaj, tak? Białka tu. Tu żółtka. Tak, tutaj czekaj, białka. Tak? Świetnie, no naprawdę, proszę Państwa, gratulujemy. Nie, nie tak. Nie? A. Ta. Polska Nigella Lawson. Marysiu. A. Ta. Widzisz, to jest takie gotowanie od podstaw. Pierwsze żółtko. Ze mną. Tak. Dobra, teraz już zrobię. Świetnie. Wybornie. Mm-hmm. Dobrze, wrzucamy. Wrzucamy, bo zaraz ci wpadnie. Bardzo okay. Dobrze. A tego nie, możemy to przerzucić. Tak, zostawiamy, tak. Skorupki rzucamy tutaj. Ja zrobię. Ja wiem, ja to widzę, że absolutnie... Dobra, to ja nie wiedziałam, gdzieś pomyliło mi się. A to wyjmiemy. Tak, świetnie. Odstawiamy, proszę bardzo. Dzięki. To sobie odstawimy. Mieszam, to można użyć, proszę Państwa, my do naszego musu nie będziemy używać ubitych białek, ale Wy macie czas i chęć, to możecie jak najbardziej to ubić na sztywną pianę i dodać do naszego musu. My ubijemy śmietanę. Co tak. Do tego trzeba podać? Dodać jeszcze. Cukier. Cukier. Weź cukier. Cukier, puder. Weź to wszystko. Świetnie. I weź łyżkę i wsyp 5 łyżek cukru. Aha. Mhm. A normalnego cukru pięć się nie pełnych robi? Łyżek. Raz, takie duże, tak? Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Świetnie. Pięć. Świetnie wsypuję. On tak motywuje. Tak, i mieszamy. Masz z tego zrobić jednolitą masę, tak? Mhm. Zobacz. Ojej. W
Voilà, mademoiselle. Merci. S'il vous plaît. Jednolita masa, żeby to było praktycznie aż białe, tak? 200 gram gorzkiej czekolady, dwie tabliczki gorzkiej czekolady połamanej na małe kawałki. Garnek, w którym gotuje się woda, na małym ogniu, lekko paruje, stawiamy. Proszę Państwa, szpatułka, tak. Ta czekolada zacznie nam pomału topnieć. Tak sobie mieszamy. Obiecałaś mi, że popowiadasz mi o... O nocy poślubnej. O swoim wymarzonym ślubie. Mój wymarzony ślub, no dobrze, to jest temat, o którym... Wiesz co, ja... Tak naprawdę to teraz i tak kameralnie sobie wyobrażam taką rzecz, nie taką wielką imprezę na kilkaset osób, tylko raczej taką kameralną dla najbliższych. Taką gdzieś na wsi na przykład. No właśnie, na wsi, na łące, górach, na zamku. Romantycznie. No, to tak. W Polsce, na granicą. A właśnie może, wiesz co, jakby wydaje mi się, że właśnie nawet, już zależy z kim ten ślub, tak? Ale czy w Polsce, czy za granicą? Nie, ale tak serio, to nawet tak właśnie, mi się wydaje, tak ja myślę. A co się dzieje z czekoladą? My wrócimy jeszcze do rozmów z Marysią. To właśnie o tej nocy poślubnej chciałeś się wypytać, tak? Tak, chciałem. Tak? Wrócimy do naszych rozmów z Marysią. Natomiast chciałem pokazać, bo mimo wszystko muszę pilnować tego, co się w naszych naczyniach dzieje, tak? Ubijamy śmietanę. Proszę Cię, dodaj tutaj cukru pudru. To, co nam zostało, dodaj. Nie za dużo, dlatego że czekolada, gogiel-mogiel jest słodki. Mhm, tu? Tak, ale z 5 łyżek spróbuj sypać. To będzie taki mus, taki sztywny czy miękki? Tak, to będzie taki delikatny. Wszystko to wsypać? Nie, żeby nie było za słodkie, to że nie możemy przesadzić, bo gogiel-mogiel jest bardzo słodki. Tyle? Może? Jeszcze może chwilę. Tak, świetnie. I zamieszam. Nie, to już mamy tutaj urządzenie. Zobacz, które nam tu ubije. Tak, to weźmiemy. Chodź tutaj. Mhm. A ja... Tak, oczywiście, że ty, no to jest jakby to jest twoje show. Jedynka. Tak, teraz zobacz, tu weź zabierz rączki i tu przyciskaj. Jedynka. Świetnie. Już? No nie, musimy ubić pianę. Aha. To nie tak szybko. To jak z nocą poślubną, to nie tak, że ciach i już, tak? To trwa. Bogdan, co ty wiesz? Ja niewiele dlatego chętnie posłucham. Już Marysiu, wyłącz. Proszę Państwa, nie wiem, trwało to może 30 sekund, wszystko. Proszę zobaczyć, świetnie ubita śmietana. Mhm. Będziemy tego używać. Zobacz, Marysiu, zobacz, to teraz najważniejsza rzecz dzisiejszego spotkania, tak? Finiszujemy. Dobra, to mogę robić codziennie. Mariniu? Mhm. Ojej. Mieszaj. Dobra, mieszam, pyszne. Mieszaj. To jest pyszne. Opowiadaj. Czyli wiemy, że na łące. Tak, na łące. Na łące, lniana sukienka, dzikie kwiaty. Dzikie kwiaty we włosach, tak, postargał wiatr. Tak. Mhm. Na łące piękny koc, w koszykach pyszne jedzenie. Ale mówię teraz o takim przyjęciu już. Koc, wiklinowe kosze, butelka dobrego wina, dobre sery, bagietka, mus czekoladowy. Tak? Ja myślę, że tak raczej tak wiesz, dziko. Nie, że planujesz tutaj ten, tylko po prostu, no. Spontanicznie. Podarta sukienka, kwiaty we włosach. Podarta sukienka, kwiaty we włosach. Nasz program pokazuje mi przed 22. Zostawiamy te ogony? Zostawiamy, tak, bo to element dekoracyjny. Aha. Proszę, urwij tak. To jest kawałek mięty, no. Ten cały, taki badylek. Fajnie. Świetnie. I jeszcze jeden taki ładny drog. Świetnie. Mogę ja? No, mogę, oczywiście, tak. I nie, najpierw truskawki, kochanie. Dlaczego? Bo ja ci tak każę. No, ale to ja ci teraz pokazuję, jak się dekoruje mus. Tak. A ja inaczej chciałam zrobić. Świetnie, widzisz? O. Tutaj
tak widzisz? Mistrzostwo świata. Bo tutaj tak jest, żeby to czerwone mistrzostwo świata. Mistrzostwo świata. Łóżki odstawimy. Proszę Państwa, dzieło pani Marii Niklińskiej. Krem czekoladowy. Wspólne. Pokażemy panu troszkę do kamery. Troszkę pomagałeś. Panu do kamery pokażemy. Marysia obiecała nam wszystkim, że spożyje to na śniadanie. Pewnie nam się o tym pochwali, jak to zadziałało. Kolacja. Teraz opowiemy sobie o kolacji, a to jest pewna rzecz dla śniadania. To jest takie dobre, czekolada. A nie można chyba za często to jeść. Pachnie nie wybornie. Możemy próbujemy. Tak ten? My spróbujemy. Pycha. Świetne. Czuć czekoladę, nie jest za bardzo słodkie. Jak zostawicie to jeszcze na odwrócie, to bardziej stężeje i się ściśnie. To będzie faktycznie prawdziwy krem. Marysia zaczaiła się na swego oblubieńca. Nie zdradziła nam wprawdzie jego imienia, ale obiecała, że jak to uczyni, to nam to powie. Plan jest taki. To jest na wieczór, to jest na śniadanie. Na wieczór Marysia przygotowała polędwiczki wieprzowe. Polędwiczki wieprzowe w sosie żubrówkowym, świeże szparagi, grillowane pomidory. A wszystko dlatego, że podobno szparagi to jest afrodyzjak. Bogdan mnie przekonał. Zobaczymy, jak zadziała. Na śniadanie kolejny afrodyzjak. Krem czekoladowy ze świeżymi truskawkami i odrobiną mięty. I to jest prawdziwy afrodyzjak. Mam w udziale nadać Maryni 3 widelce na 5 możliwych. Myślę, że jak będzie takie czyniła kroki w kształtowaniu swoich kulinariów, tak za rok się spotkamy, to na pewno 5 widelcy dostanie. Już to widzę oczyma wyobraźni. Nie wiem, o co ci chodzi. Po prostu wiesz, jak już mnie się nauczy gotować, to znaczy, że to naprawdę jest możliwe. Także życzymy, ja w to uwierzyłam. Życzymy Państwu smacznego. Marysi życzymy podbicia danej kulinarnego nocy, serca przez żołądek i serce stosunkowo danej nocy z jej nowym narzeczonym, który by mnie nie zdradziła. Ja myślałam, że bardzo udanej. Na tej łące, na łące Bieszczada, proszę Państwa. I w tej sukience, podartej. W podartej sukience. Dziękujemy bardzo, zapraszamy za tydzień. Będzie nowy, czarujący gość. Ugotujemy nowe, wspaniałe potrawy, które uwiodą Wasze serca i waszych partnerów. Mm. Bon appetit. Uwiodłam cię tym kremem? Uwiodłaś mnie tym kremem. Dobrze.